Jan Wieruszewski od wtorku 2 lutego pełni funkcję zastępcy wójta gminy Gowarczów. To osoba z dużym doświadczeniem samorządowym. Był burmistrzem Opoczna przez 4 kadencje. Udało nam się porozmawiać z nowym wicewójtem Gowarczowa. Taka propozycja oczywiście padła ze strony wójta, a ponieważ mam tak duże doświadczenie samorządowe, to oczywiście skorzystałem. Powiem szczerze, że tę pracę lubiłem, ona nigdy mnie nie męczyła. No i będzie to nowe doświadczenie, bo gmina zupełnie inna. Gmina Opoczno była gminą miejsko-wiejską, zdecydowanie oczywiście większą, więcej problemów, ale sprawy czy problemy podobne. Tym bardziej w okresie, kiedy jest możliwość korzystania ze środków europejskich i nie tylko oczywiście, bo również i krajowych, z różnych źródeł. Także będziemy się starali, żeby te wszystkie szanse, które dzisiaj są, wykorzystać. Chcę powiedzieć tylko taką rzecz, że zawsze tę pracę traktowałem jako służbę mieszkańcom. Tu się nic nie zmieniło mimo różnych doświadczeń i oczywiście chciałbym jak najlepiej służyć tej gminie i jej mieszkańcom. Za jakie aspekty pracy gminy Gowarczów nowy wicewójt będzie odpowiedzialny? Funkcja zastępcy wójta oczywiście dotyczy wszystkich spraw, ale oprócz tego, ponieważ też jedna z pracownic jest na zwolnieniu lekarskim, to przyjąłem jej obowiązki, które dotyczą zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa, działalności gospodarczej i ochotniczych straży pożarnych. Wybór Jana Wieruszewskiego na swojego zastępcę komentuje wójt Gowarczowa Stanisław Pacocha. Pani Marzena Dziewit od 1,5 roku jest sekretarzem gminy Gowarczów i w tej sytuacji wicewójt był, to stanowisko wicewójta było potrzebne w Gowarczowie i tutaj pan Jan Wieruszewski będzie mi pomagał zarządzać kadrą, także myślę, że ta decyzja, którą podjąłem i wybór, który podjąłem, będzie słuszny. Pan wójt był burmistrzem Opoczna przez 4 kadencje, także doświadczony samorządowiec i na pewno tutaj będziemy się dobrze uzupełniać i będzie tu wspierał nas swoim doświadczeniem. Jan Wieruszewski urodził się w 1959 roku. Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Pracował w Wojewódzkim Zrzeszeniu Ludowym Zespoły Sportowe, później był kierownikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji. Był też zatrudniony w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Pracował również jako główny specjalista w Wydziale Świadczeń w Tomaszowskim Oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.